Debata jedynki. Witam, Marek Mądrzejewski. W czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego pytanie o kształt, o pożądany kształt wspólnoty jest nie tylko pytaniem na czasie. Zadane w debacie radiowej jedynki jest też jak najbardziej pytaniem na miejscu. Co należy, co trzeba zmienić w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Naszymi gośćmi są w Warszawie Izabela Kloc, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Witam Państwa serdecznie. Paweł Zaleski, polityk Koalicji Europejskiej, były poseł i był eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, także wcześniej jeszcze poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Piotr Apel, poseł Klubu Poselskiego Kukiz 15, wiceprzewodniczący wspomnianej Komisji Sejmowej. Dzień dobry. A w Szczecinie Sylwester Chruszcz, poseł Koła Poselskiego Wolni i Solidarni. Witam Państwa. Zacznijmy od konkretu. Brexit, który trwa już niemal 3 lata, jest nie tylko symbolem, ale bolesnym przejawem kryzysu Unii Europejskiej. Czy Unia winna dać, o co za tydzień zapewne poprosi premier May, więcej czasu Brytyjczykom na rozstrzygnięcie brexitowych kwestii? Termin mija, przypomnę, o północy z 29 na 30 marca. Dać rok, może dwa? Może one pozwoliłyby na rozsądny rozwód, Izabela Kloc? No niewątpliwie ważne jest przede wszystkim to, aby nie doszło do tak zwanego bezumownego Brexitu. Jest to ważne zarówno dla obywateli Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej jako jedności, a więc i obywateli dzisiaj jeszcze Wielkiej Brytanii, która no jednak chce tego Brexitu, ale też i dla obywateli Polski, Niemiec, Francji. Myślę, że dla z jednej strony tych, którzy pracują, ale też i tych, którzy zajmują się kwestiami biznesu. Ta sprawa Brexitu może być bardzo poważnym perturbacją. Polska jako kraj jest dość dobrze przygotowana do Brexitu, nawet do tego bezumownego. Niemniej jednak myślę, że marzeniem wszystkich obywateli Unii Europejskiej jest Unia jedna. Unia, która jest oparta na wartościach, Unia, która jest oparta na właśnie wspólnym rynku, tych swobodach, które wyznaczają Unię Europejską. I generalnie Brexit nie jest dobrym rozwiązaniem. Ani dla Wielkiej Brytanii, moim zdaniem, ani dla reszty krajów Unii. To, że nie jest dobrym rozwiązaniem, to zapewne sobie wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, zdajemy z tego sprawę i co do tego jest zgoda. Jest pytanie tylko i ponawiam je. Proszę o odpowiedź Pawła Zaleskiego. Czy powinniśmy dać Brytyjczykom więcej czasu? Pan redaktor powiedział na samym początku, że to jest przykład kryzysu Unii Europejskiej. Ja się z tym bardzo głęboko nie zgadzam, bo to nie jest przykład kryzysu Unii Europejskiej. To jest przykład kryzysu politycznego w Wielkiej Brytanii. To klasa polityczna Wielkiej Brytanii zaserwowała swoim obywatelom trwający 3 lata i być może jeszcze dłużej horror, niepewności, ale także zwrócę uwagę na jedną rzecz, mianowicie Wielka Brytania jest wielkim krajem, nie tylko z nazwy, wielka historia, wielkie imperium i relacja z Irlandią. Irlandia jest 10 razy mniejszym krajem. Otóż zabezpieczenia, które wywalczyła sobie Irlandia, aby nie było twardej granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną, która jest częścią Wielkiej Brytanii, pokazują, jak wygląda relacja wielkiego państwa, wielkiej gospodarki, jednego z największych rynków, 3 rynków finansowych na świecie, z maleńkim kraikiem, który kiedyś był zwykłą kolonią brytyjską. Otóż Unia Europejska doprowadziła do tego, że w interesie Irlandii Wielka Brytania padła na kolana. To oczywiście nie jest dobre, bo tutaj nie chodzi o to, żeby ale tworzyć... Ale przed kim padła na kolana, bo no, można odnieść wrażenie, że przed swoimi obywatelami, którzy zagłosowali w referendum tak, a nie inaczej.
Nie, no rozumiem, że wynik referendum jest wynikiem referendum. Tutaj nikt nie pada na kolana, natomiast chodzi o to, że w negocjacjach rozwodowych Wielka Brytania nie była w stanie sobie zapewnić swoich interesów wobec Irlandii. To Irlandia zapewniła swoje interesy wobec Wielkiej Brytanii. I to, powtarzam raz jeszcze, pokazuje, jak wygląda sytuacja ważnego kraju, dużego kraju, drugiej gospodarki europejskiej vis-a-vis cała Unia Europejska. Więc tylko chcę powiedzieć, że jeżeli komukolwiek się marzy, a takich polityków niestety jest wielu, niestety również w partii pani poseł, nie twierdzę, że pani poseł jest tego zwolennikiem, ale w partii pani poseł są takie osoby, to oczywiste, pani je zna przecież imienia i nazwiska. Nie otóż, znam takich, naprawdę no, nie znam. To chociażby pani Krystyna Pawłowicz wielokrotnie na ten temat się wypowiadała, to przypomnę pani poseł, ale to pokazuje, co spotka Polskę i co może spotkać Polskę, jeżeli do tego polexitu wymarzonego przez pani koleżanki i kolegów dojdzie. A teraz wracając na pana pytanie, panie redaktorze. Z drugiej strony mamy jednak do czynienia z wypowiedziami bardzo konkretnymi szefa naszej dyplomacji i szefa partii rządzącej i premiera i prezydenta, że coś takiego jak polexit w ogóle nie chodzi im po głowach. Oni podejmują decyzje, a nie Krystyna Pawłowicz. Tak, panie redaktorze, ja chcę przypomnieć, bardzo wiele deklaracji prezesa Kaczyńskiego, które okazały się zwykłym kłamstwem, więc naprawdę nie przywiązuje w ogóle uwagi do tego, co mówią jego pretorianie. Ale zostawmy ten temat, bo pan zadał mi pytanie bardzo konkretne. Otóż ja jestem zwolennikiem porozumienia z Wielką Brytanią, bo zgadzam się z panią poseł, tak zwany hard Brexit byłby katastrofą dla nas na przykład, bo jesteśmy tym krajem, który ma bardzo dużą nadwyżkę handlową z Wielką Brytanią. Ta nadwyżka mogłaby ulec radykalnemu zmniejszeniu w przypadku bezumownego Brexitu. Natomiast jest tak, że elita Wielkiej Brytanii, parlament Wielkiej Brytanii nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji. Więc ja mówię w ten sposób. Jest sens, aby wydłużyć ten okres. Ja jestem nawet zwolennikiem znacznie dłuższego niż omawiany dzisiaj. Dzisiaj omawia się do końca czerwca. Przedłużenie tego momentu. Nie, Theresa May nawet chce się ubiegać o 2 lata. No, dzisiaj mówimy o krótkim wydłużeniu, ale ja jestem zwolennikiem nawet tego długiego wydłużenia pod warunkiem, że rząd Wielkiej Brytanii wreszcie powie, po co jest to wydłużenie? Do czego ma służyć? Co my powinniśmy osiągnąć w tym czasie? Otóż kłopot polega na tym, że ten kryzys w Wielkiej Brytanii jest tak duży, że rząd Wielkiej Brytanii nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, po co są te kilka miesięcy albo po co są te 2 lata. Dziękuję bardzo. Piotr Apel, Kukiz 15. A czy żeby do takiego przedłużenia doszło, muszą się zgodzić wszyscy premierzy, czy wszyscy przedstawiciele państw członkowskich. To jest niezależna decyzja każdego z rządów. I jeśli chodzi o polski rząd, no jestem przekonany, że polski rząd powinien się zgodzić na każdą prośbę o wydłużenie, bo utrzymywanie status quo, nawet takiego tymczasowego, trwającego nawet 20 lat, jest nam na rękę, po prostu. I tutaj, niezależnie od wszystkiego, powinniśmy budować te dobre relacje i wysyłać pozytywne sygnały, że oto my chcemy pomagać Wielkiej Brytanii wyjść z Unii Europejskiej z twarzą, a jednocześnie zapewniając jak największy komfort naszym przedsiębiorcom, przede wszystkim myśląc o przedsiębiorstwie. Natomiast jestem pewien, że takiego zgody jednogłośnej nie będzie. Być może do czerwca taka zgoda się pojawi, ale na pewno nie na te 2 lata. Myślę, że tutaj moi współrozmówcy potwierdzą, że szansa na wydłużenie na 2 lata jest absolutnie równie zerowa, czy podobna jak do tego, że będzie jeszcze jedno referendum, w którym oto Brytyjczycy powiedzą, że jednak chcą zostać w Unii Europejskiej. To jest mniej więcej ta sama skala prawdopodobieństwa. No pytanie, co możemy jeszcze zrobić, żeby zmusić polityków brytyjskich do przyjęcia tych dobrych rozwiązań, dobrych negocjacji z naszego punktu widzenia i również z brytyjskiego, bo ja też nie zgodzę się tutaj z moim przedmówcą, że ta umowa z Irlandią się nie opłacała Wielkiej Brytanii. Opłacała się. Opłaca się, ja się zgadzam, tylko że ona jest kontestowana przez polityków. Część parlamentu brytyjskiego. Tak, ale ta sama duża część parlamentu brytyjskiego kontestowała w ogóle obecność w Unii Europejskiej i mówiła, że te świetne warunki, które miała Wielka Brytania w Unii Europejskiej, są nieadekwatne
do ten, więc to jest chyba problem z kalkulacją i taką, takim zdrowym rozsądkiem. Dobrze, to pan powiedział, ale ja mniej więcej to samo myślę. No, pytanie, czy jest, mamy jakieś możliwości i narzędzia, żeby zbudować taki dobry klimat wokół Wielkiej Brytanii, wokół wyjścia Wielkiej Brytanii, bo nam się to, jak mówiłem już dwa razy, bardzo opłaca. Sylwester Chruszcz, Wolni i Solidarni. No, szanowni państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę, że Brytyjczycy nie wychodzą z Unii Europejskiej, bo kazał im tak parlament, klasa polityczna, tylko tam odbyło się demokratyczne referendum. I w debacie wewnętrznej Brytyjczycy uznali, społeczeństwo, ludzie, którzy tam mieszkają, nad Tamizą, że nie chcą być w Europie, która się nie modernizuje, która jest zbiurokratyzowana, na którą rząd brytyjski, Brytyjczycy nie mają wpływu, nie chcą tej biurokracji, którą widzą. I tak zdecydowali. To jest proces demokratyczny i euroentuzjaści powinni się z tym pogodzić, bo chodzi o czystą demokrację. Unia Europejska od 2005 roku unika referendów, kiedy chciano przyjąć ten traktat europejski, konstytucję europejską, bo przegrano we Francji, przegrano w Hiszpanii, w Holandii, przepraszam, potem w Irlandii. I sprawy w Unii Europejskiej załatwia się od góry. I potem mamy taki dyktat moralny, kiedyś mówi, no patrzcie, jak będziecie chcieć wychodzić, tu powiedział pan Zalewski, to zobaczcie, jakie będziecie mieć problemy. Musimy jakby odróżnić to, co jest procesem tej może złej polityki, ale tego, co chcą ludzie, bo to jest referendum. Po prostu tak zdecydowano. Brytyjczycy chcą się rozwijać, ich zdaniem chcą pójść tą drogą i chcą Brexitu. Proszę zauważyć, że minęło prawie 3 lata od referendum brexitowego, a te słupki wcale nie maleją. Dalej większość społeczeństwa chce wyjścia Brytyjczyków z Unii Europejskiej. To jest po pierwsze. I teraz jak się my mamy zachować, czy dać im czas? Oczywiście to jest droga konsensusu. Powinniśmy pomóc Brytyjczykom w sposób w miarę dla wszystkich dobry rozstać się z Unią Europejską. No ale cóż, no, w związku z tym, że Brytyjczycy mają posłów z jednomandatowych okręgów, oni reprezentują okręgi ludzi konkretnych, to w związku z tym może trudniej o tą decyzję polityczną, partyjną, można by powiedzieć, wystudiowaną przez instytuty. I dlatego ten chaos, który widzimy, bo z jednej strony potwierdzili, że chcą wyjścia z Unii Europejskiej, ale nie chcą tego traktatu. Już odbyły się dwa głosowania. To jest niezrozumiałe dla nas. No ale cóż, no trzeba to przejść. W ubiegłym tygodniu w swoim exposé minister Czaputowicz powiedział, że Polska opowiada się za silną Unią. Co to znaczy silna Unia? Jakie są przyczyny oraz przejawy jej obecnej słabości? Izabela Kloc, Prawo i Sprawiedliwość. Ja może jedno zdanie do tego, co powiedział pan Zalewski. Ja chcę tutaj jasno powiedzieć, że twarzą Brexitu jest w istocie szef Rady Europejskiej, pan Donald Tusk. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, to co obiecywało przed wyborami, tego dotrzymuje. I to jest nieprawda, to co pan, panie pośle, powiedział o naszym prezesie Jarosławie Kaczyńskim. To on dotrzymuje tych obietnic przedwyborczych, a Donald Tusk nie dotrzymywał. Podniesienie wieku emerytalnego było tego dowodem, tak? Natomiast wracając do pytania pana... Silna Unia. Pana redaktora, silna Unia. No my cały czas, wszędzie, na wszystkich forach europejskich, również tutaj z panem przewodniczącym Piotrem Applem niejednokrotnie w naszych rozważaniach wśród szefów Komisji do Spraw Unii Europejskiej zawsze jako Polska akcentujemy i jest to nasze wspólne zdanie. Polska rzeczywiście jest za tym, by Unia Europejska była silna, by była jednak silna siłą państw narodowych, by to była Unia Europejska demokratyczna, niezbiurokratyzowana Unia, gdzie rzeczywiście każdy obywatel ma te same prawa i nie ma podziału na tych lepszych, tych właśnie bogatszych, prawda? Tych, którzy dopiero muszą do tego do bogactwa dochodzić. Ja zawsze też powtarzam to, że ważne jest każde najmniejsze i nawet to najbiedniejsze państwo w Unii Europejskiej i równo powinno się wszystkie państwa traktować. Dzisiaj wiemy, że tak niestety nie jest. I to też był jeden z elementów przyczyn wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ta biurokracja i to w istocie, że to nie Rada Europejska dzisiaj w bardzo wielu przypadkach nie Rada Europejska decyduje o tym, co rzeczywiście w Unii Europejskiej powinno się dziać, ale bardzo w sposób autorytarny
wiele decyzji podejmuje Komisja Europejska bez oglądania się chociażby na konkluzje z Rady Europejskiej. Mogłabym teraz kilka przykładów w tej chwili podać, jak chociażby kwestia polityki energetycznej, kwestia ochrony środowiska. Były zupełnie inne konkluzje szefów, na co się zgodzili wszyscy szefowie państw Unii Europejskiej. Zupełnie co innego wychodziło z komisji. My składaliśmy, oczywiście próbowaliśmy żółtymi kartkami chociażby sprawę, w jaki sposób łagodzić, ale niestety pewien dyktat Komisji Europejskiej jest. I to widzą Europejczycy. Nie tylko w Polsce, panie pośle, ale wszyscy Europejczycy. Ja bym powiedziała więcej. W Polsce rzeczywiście dla Unii Europejskiej, dla wspólnoty europejskiej jest duże poparcie, ale co się dzieje na Zachodzie, jeśli chodzi o kwestię poparcia? U nas 87%, tam 62% poparcia dla Unii Europejskiej. Więc tu się rzeczywiście eurokraci przede wszystkim muszą zastanowić, czy to jest dobra droga, taki dyktat z góry i nie rozmawiamy, bo Komisja Europejska zdecydowała. No jest taki odwieczny konflikt parlamentów krajowych z Komisją Europejską. I widać to na tych spotkaniach przedstawicieli parlamentów krajowych i to z różnych państw, gdzie bardzo często padają propozycje w końcu wdrożenia procedury czerwonej kartki, zielonej kartki. To jest instytucja, która by pod wpływem iluś parlamentów, to już jest określone ewentualnie do dyskusji, zablokować działania Komisji Europejskiej. Czyli załóżmy kilkanaście parlamentów europejskich podejmuje decyzję, że chce coś zablokować i wtedy komisja mówi, dobra, no to my odpuszczamy, my nie zajmujemy się tą sprawą dalej. I to wydaje się takim dobrym narzędziem właśnie prodemokratycznym, które mogłoby wpłynąć na dobrą ocenę i lepszą ocenę Komisji Europejskiej. Bardzo często wielu obywateli Europy i w tym Polski ma problem z tym niezrozumieniem, jak funkcjonuje, jak w ogóle powstała, w jaki sposób został ten konstrukt urzędniczy, biurokratyczny został powołany, jak wreszcie ta Komisja Europejska, jaki ma wpływ, jaki obywatel ma wpływ na tę Komisję Europejską. I to powoduje to właśnie takie nieporozumienia, jak to nieporozumienie, które dotknęło Brytyjczyków w tym referendum. Ja jestem pewien, że gdyby ta struktura była bardziej jasna, gdyby ta struktura była bardziej demokratyczna i gdyby Brytyjczycy czuli, że mają wpływ na to, co dzieje się w Komisji Europejskiej, ta decyzja w referendum byłaby inna. I żylibyśmy teraz w większej Unii bez tej dyskusji poświęconej Brexitu. Jedni marzą o dalszej centralizacji, inni upatrują szans na naprawę wspólnoty w decentralizacji i wycofaniu się Unii. W każdym razie niektórych jej instytucji z takich obszarów, w które nie powinna się wtrącać, na przykład z ingerencji w działanie wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich. Co pan o tym sądzi, Paweł Zalewski? No, jest tutaj kilka kwestii, ale zacznę może od sprawy generalnej, a później bardzo szczegółowej, czyli odpowiem na pana pytanie, bo ono jest bardzo aktualne dla Polski. Otóż dzisiaj jest tak, że są dwie koncepcje Unii Europejskiej. To jest koncepcja solidarna, Unii Solidarnej, która zakłada, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co się z nami razem dzieje. Przejawem tego chociażby jest wspólny budżet, polityka spójności. Jest także to, że wspólnie patrzymy na to, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie jesteśmy bezpieczni. Jest koncepcja Unii egoistycznej. To jest koncepcja lansowana przez takich przyjaciół Jarosława Kaczyńskiego, jak pani Marine Le Pen, czy pan Salvini. Koncepcja, która zakłada, że no taka trochę darwinistyczna, że każdy naród, każde państwo powinno walczyć samodzielnie o swoje interesy, a Unia Europejska nie powinna tutaj tworzyć tych mechanizmów nadmiernej solidarności. To jest koncepcja, która prowadzi do upadku Unii Europejskiej i do powrotu tego, co znaliśmy przed II wojny światowej. Jak ktoś chce zobaczyć, jak będzie wyglądała Unia, gdy takie partie w Europie zwyciężą, jak PiS, jak Liga we Włoszech, jak Front, czyli pani Le Pen we Francji, jak AfD w Niemczech, to niech sobie przestudiuje bardzo dokładnie historię Europy sprzed 1939 roku i zobaczy, do czego doszło po 1939 roku. To jest dokładnie recepta na
Europę podzieloną, Europę narodów, ale narodów zwalczających się, gdzie nasza korzyść musi oznaczać stratę kogoś innego. I to jest koncepcja, którą dzisiaj realizuje PiS, tylko i wyłącznie dlatego, że Unia Europejska, teraz wracam do pana pytania, że Unia Europejska, aby istniała, aby ten bardzo skomplikowany mechanizm wspólnego rynku, który jest wychwalany przez panią poseł Kloc i przez pana posła Apla, mógł istnieć, musi być oparta na pewnych zasadach. No bo jak się otwieramy tak daleko na siebie, no to musimy być w jakiejś mierze do siebie podobni. Tylko w jakiejś mierze. Nie ma żadnego ujednolicenia kulturowego, czy językowego, czy narzucenia komukolwiek czegokolwiek, ale w jakich sprawach musimy być podobni? Musimy być podobni w sprawach reguł, które stosujemy. I teraz, jeżeli chodzi o to, co się dzieje dzisiaj przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest pytanie, na które Trybunał odpowiada. Czy sądownictwo w Polsce, czy KRS jest w stanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. To nie jest wtrącanie się w system sądowy w Polsce. To jest tylko i wyłącznie odpowiedź na pytanie, czy sądy polskie mogą być wiarygodne dla partnerów, na przykład gospodarczych, ale także dla obywateli Unii Europejskiej i innych krajów. I to jest rzecz fundamentalna. No bo jeżeli jesteśmy tak szeroko razem, to każdy obywatel musi mieć Europy, musi mieć przekonanie, że będzie sądzony zgodnie z pewnymi standardami sprawiedliwości, które są wszędzie. Kłopot polega na tym, że PiS zniszczył te standardy i doprowadził do tego, że sądownictwo w Polsce nie jest niezależne, a sędziowie stara się. Jeszcze są sędziowie niezawiśli, ale stara się, żeby sędziowie byli nie niezawiśli. I ja się bardzo cieszę, że dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tę kwestię bada i bardzo czekam na wyrok. To będzie fundamentalny wyrok z punktu widzenia wiarygodności PiSu, rządu PiSu, czy też Polski PiSu w Unii Europejskiej. Dobrze, to jest przerażające, że To jest ważne, bo to jest przerażające, że w Polsce nawet o polityce, o przyszłości Unii Europejskiej my dyskutujemy pod kątem PiS Platforma, a nie pod kątem tego, jak może rozwinąć się na końcu Unii. Przypominamy o tym, że czwartym gościem tej debaty jest przedstawiciel Wolnych i Solidarnych. Sylwester Chruszcz, proszę bardzo. To tak, panie redaktorze, z chęcią rozwinę tę myśl mojego przedmówcy i dopowiem swój punkt widzenia. Bo jeśli mówimy o tej Europie solidarnościowej, która odnosi się do autorytetów, do źródeł europejskich, do filozofii i tak dalej, to mi się to nie zgadza na przykład z tym otwieraniem się współpracą, a z drugiej strony z protekcjonizmem, który osłabia naszą gospodarkę. No proszę zobaczyć, że jeśli gdzieś osiągnęliśmy sukces, jako my, jako Polska, to na przykład jest, to są nasi transportowcy, to są firmy transportowe. I to właśnie Niemcy i Francja w czystym protekcjonizmie przez mechanizm pracowników delegowanych, przez ograniczenie kabotażu, przez pakiet mobilności chcą wyrugować nasze firmy ze swojego rynku. W ogóle nie to... Czy przez wymuszenie podniesienia płacy. Wszystko, gwałcząc wszystkie zasady, o których tak pięknie podnoszą, nas dociskają do ściany. No proszę zobaczyć ten mechanizm, te kwoty imigranckie, które nam się narzucało. No przecież to czyli pod sztafarzem tych pięknych haseł, z którym trudno dyskutować, który wszyscy przejmujemy, jednak narzuca się swój model gospodarczy, swoją filozofię gospodarczą. No proszę zobaczyć teraz list pana Emmanuela Macrona, gdzie mówi o renesansie europejskim, gdzie podkreśla, mówi właśnie, że trzeba powołać nowe komisje, nowe organy Unii Europejskiej, czyli jeszcze pogłębiać tą biurokrację, którą mamy, który wprost mówi o konieczności powołania armii Unii Europejskiej, czyli wyrugowania Stanów Zjednoczonych, obniżenia rangi NATO, właśnie tego organizmu obronnego, który od II wojny światowej trzymał pokój na tym terenie w całej Europie.
No przecież to jest działanie na szkodę bezpieczeństwa Europy. I jeszcze te pomysły narzucania nam na przykład pierwsze z brzegu euro, tak, które mielibyśmy przyjąć, co by nas na stałe zakotwiczyło na ubogich peryferiach Europy, to pokazuje, że właśnie ta filozofia jest wręcz przeciwna. I właśnie mieszkańcy Europy, obywatele państw narodowych nie chcą poszerzenia integracji w takim wymiarze. My chcemy współpracować, my chcemy wolnego handlu, my nie chcemy granic między naszymi państwami, ale nie chcemy ograniczenia naszej suwerenności, nie chcemy dyktatu, np. narzucania kwot imigranckich, tego euro, armii europejskiej, wielu, wielu innych szalonych pomysłów. I stąd jest opór wewnętrzny. Gdyby nie było takiego przekazu z Brukseli, to nie powstawałyby partie eurorealistyczne, którym się dzisiaj straszy. Dziękuję. Izabela Kloc, Prawo i Sprawiedliwość, zapewne będzie chciała pani odpowiedzieć na te zarzuty związane z wymiarem sprawiedliwości. Tak, z wymiarem sprawiedliwości, ale myślę, że to są też kwestie generalne, dlatego że tutaj widać w tym, co robi Platforma Obywatelska, to ta sfera werbalna jest zupełnie inna niż sfera rzeczywista. Zresztą podobnie robi pan Emmanuel Macron, dlatego że z jednej strony pokazuje, że chce tej odrodzonej, wspaniałej Unii Europejskiej, ale z drugiej strony właśnie on jest mistrzem protekcjonizmu. To o tym, o czym powiedział wcześniej pan poseł Chrusz, sprawa pracowników delegowanych. To jest po prostu uderzenie w polskie firmy. I można by, sprawa Nord Stream, to też jest uderzenie w bezpieczeństwo Unii Europejskiej, Europy w istocie. I na to się zgadza i pan Macron, i na to zgadzają się również Niemcy. I tutaj Platforma jakby no takim rozkrakiem stoi i nie wie tak naprawdę, co powiedzieć. A ja powiem tak, co że Emmanuel Macron bardzo wyraźnie mówi, ja jestem Francuzem. Angela Merkel wyraźnie mówi, ja jestem Niemką. A państwo w jakiś sposób, jako Platforma Obywatelska, nie widzicie tego, że te kraje rzeczywiście dbają przede wszystkim o swój własny interes. I teraz kwestia praworządności. Co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj rzeczywiście kalendarz pracy Trybunału jakoś dziwnie jest zbieżny z wyborami do Parlamentu Europejskiego, później z kolejnymi wyborami w Polsce. Przecież chociażby ta data, że 23 ma być orzeczenie rzecznika Trybunału. No to są, panie pośle, jednak sprawy, które są bardzo poważne. A z drugiej strony państwo w tym momencie łamiecie reguły, łamiecie demokrację, łamiecie również pewien porządek właśnie wspólnotowy w Unii Europejskiej. Dlatego, że jedne kraje i jedne ugrupowania polityczne są wspaniałe, piękne, cudowne, natomiast inne to B do Europy się nie nadają. Nie, panie, my jesteśmy Europejczykami. Tutaj w Polsce, na naszej ziemi jesteśmy Europejczykami, dumnymi Europejczykami, z którymi również właśnie poprzez chociażby ten nasz boom gospodarczy, boom inwestycyjny, poprzez bardzo duży rozwój gospodarczy, inne państwa Unii Europejskiej się liczą i patrzą. Na przykład właśnie Polski, ten pozytywny. Natomiast państwo próbujecie oczywiście tutaj na użytek swoich wyborczych planów zburzyć pewien również ład w Unii Europejskiej. Kwestia praworządności. A jak się wybiera, kto wybiera sędziów w Niemczech? Politycy, tak? I na to jest zgoda. Natomiast w Polsce KRS, jeżeli jest wybrany zgodnie z konstytucją, bo jest wybrany zgodnie z konstytucją, nie podoba się. No, panie pośle, trzeba rzeczywiście stosować się wszędzie równą miarę, natomiast może w następnej kolejności Trybunał zajmie się wymiarem sprawiedliwości w Niemczech. Tak, albo chociażby mieliśmy ostatnio wizytę delegacji parlamentu holenderskiego i co się okazało, że to właśnie w Holandii likwiduje się sądy, jest tam wielki protest przeciwko. Jakoś Trybunał się tym w ogóle i Komisja Europejska się tym nie zajmuje. Natomiast rzeczywiście próbuje się wykorzystać tą kwestię, przeciwko Polsce. I to jest bardzo, bardzo złe działanie. Ja już nie chcę wspominać o pośle Tomczaku, który zachował się po prostu skandalicznie podczas tego wystąpienia. Skarżenie na
Polskę w instytucjach europejskich jest po prostu niegodne Polaka. Paweł Zaleski. Nie wiem, co pani ma na myśli, krytykując pana posła Tomczaka. Ja go znam. To jest tak, człowiek, tak. Myślę, że który my jest z panem posłem Applem wiemy, polskim, co zrobił w obecności parlamentarzystów wielkim, holenderskich. Polskim, bardzo się źle zachował. Polskim patriotą. No chyba raczej nie. Ja tu mam wątpliwości w tej chwili. Ja nie kwestionuję patriotyzmu państwa. Tego nigdy nie powiedziałem. Kwestionuję państwa działanie zgodne z prawem, bo państwo nie działacie zgodnie z prawem, ale nie kwestionuje państwa patriotyzmu, więc proszę też nie kwestionować patriotyzmu pana posła Tomczaka. Natomiast wracając do kwestii, otóż ja bym bardzo chciał, pani poseł, żeby za tymi deklaracjami, które pani tutaj przedstawia, szły czyny. Ale kto doprowadził do tego, że ta zła dla polskich przedsiębiorców transportowych dyrektywa o przedsiębiorstwach, o pracownikach delegowanych została przyjęta? Otóż wy doprowadziliście do tego. PiS, pani rząd, którego pani jest wsparciem w Sejmie. Jak ta sprawa była omawiana za Platformy Obywatelskiej, to myśmy to zablokowali, także w Parlamencie Europejskim, bo mieliśmy sojuszników, i w Parlamencie, i w Radzie. I ta sprawa nie przeszła. Państwo mają tych sojuszników nadal. Tylko, że to dlaczego tylko, że teraz dzisiaj, działacie przeciwko Polsce? Bo to jest działanie, pan teraz potwierdza działanie przeciwko Polsce. Tak. Ale tak to jest. Państwo niestety poprzez to, że bronicie własnej władzy, która jest sprzeczna z polską konstytucją i zasadami unijnymi, chcecie doprowadzić do ograniczenia polskiej obecności w Unii Europejskiej. To jest działanie, które jest na wielką szkodę Polaków. To państwo poprzez to, że zmarginalizowaliście się w Unii Europejskiej, nie byliście w stanie obronić budżetu. Jest to 200 miliardów euro, większy budżet, a pieniądze dla Polski będą mniejsze niż w poprzedniej siedmiolatce. To jest wasza odpowiedzialność, bo to wy żeście abdykowali. Nie bronicie polskich interesów. Tak samo było dokładnie w kwestiach związanych z pracownikami delegowanymi. I ostatnia sprawa, pani poseł. Otóż ja wiem, że dzisiaj, biorąc pod uwagę to, co sama pani powiedziała, macie świadomość, że Polacy są za Unią Europejską i w trakcie kampanii wyborczej zmieniacie ton mówienia o Unii Europejskiej, ale to, co jest waszą praktyką, pozostanie i pozostało. Jesteście przeciwko mocnemu miejscu Polski w Unii Europejskiej, tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać system, który tworzycie, który Polakom daje 500 zł, a wam wiele dziesiąt tysięcy, niewyobrażalne pensje dla przeciętnego Polaka miesięcznie. Waszym członkom, waszym radnym, waszym członkom rad nadzorczych, zarządów, które zmieniają się w spółkach Skarbu Państwa jak karuzela, tylko i wyłącznie po to, żeby doić te przedsiębiorstwa. Stworzyliście system okradania Polski i tego systemu, ale proszę mi dodać dokończyć. Stworzyliście system okradania Polski i tego systemu bronicie. I dlatego również walczycie z praworządnością w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest ostatnim gwarantem praworządności w Polsce. Ale umówmy się, że Unia Europejska nie ma żadnego... I potem Piotra Pyldrze. To ja, no, szanowni państwo, tak słucham mojego przedmówcę, no ale chciałbym koledze zwrócić uwagę, że tutaj twarzą w Europarlamencie, która mówi o pakiecie mobilności, czyli de facto ruguje polskich transportowców z Unii Europejskiej, jest poseł Erdog z Sojuszu Lewicy, czyli właśnie od pana Liberackiego. Panie pośle, od waszych koalicjantów, więc to jest właśnie taka podwójna moralność, kiedy dociska nas się do ściany, mówi się piękne hasła, ale czyny świadczą o czymś innym. No więc Piotr Apel, Kukiz 15. Znaczy zawsze jak Unia Europejska będzie traktowana jako arena wymiany politycznej, walki politycznej, będziemy słyszeć, że jedni wspierają, drudzy nie, a zamiast patrzeć na fakty, to będziemy przypominać takiego chłopca, który lewą ręką bije prawe ramię, a prawą lewe ramię i generalnie nic nie osiąga dla siebie. Znaczy ja bym sobie życzył i chciałbym, żeby czy w Parlamencie Europejskim, czy w ogóle w elitach europejskich, jeżeli są polscy przedstawiciele,
to myśleli wyłącznie o dobro obywateli, a nie o dobro swoich ugrupowań, o dobro swoich sił, swoich... I nie wykorzystywali tego przede wszystkiego po to, żeby w przyszłości móc wygrać wybory wewnętrzne. Czy teraz naprawdę stoimy w sytuacji, i to nie tylko my jako Polska, ale wszyscy w Europie, przed naprawdę poważnym kryzysem Unii Europejskiej. Jeżeli nie zrobimy nic i pozwolimy tym, którzy do tej pory decydowali o kształcie Unii Europejskiej, trwać w tym dryfie, to skończy się to katastrofą. To skończy się katastrofą Unii Europejskiej i skończy się rozpadem Unii Europejskiej. Musimy doprowadzić do sytuacji, do poważnej dyskusji o przyszłości, o funkcjonowaniu, o udemokratyzowaniu Unii Europejskiej, o doprowadzeniu do tego, żeby obywatele czuli, że Unia Europejska jest im potrzebna. Po prostu. W każdym razie do tego, aby na przykład te cztery swobody, które były fundamentem Unii Europejskiej, myślę o swobodzie przepływu towarów, kapitału, osób, ale to w dużej usług, części mamy, tylko tutaj jeszcze trzeba dodać poczucie. Trzeba poczuć to, dać ludziom to poczucie, że mają wpływ na to, jak wygląda ich Unia. Bo Unia Europejska jest będą mieli, super Macron, ważna. Będą mieli już wkrótce, bo oddając głos w wyborach, między innymi o tym i o kształcie, o sposobie dyskutowania o przyszłości Unii zadecydujemy. Wedle sondażu CBOS-u 7-14 marca w wyborach chce wziąć udział 58% ankietowanych, a spośród nich 42% oddałoby głosy na PiS, 26% na Koalicję Europejską, a na ruch Kukiz 15,4%. Dziękuję Państwu za udział. Są szczęśliwie inne sondaże, bardziej wiarygodne. Wszystkiego no dobrego Państwu życzę. Ja z kolei odnoszę wrażenie, jeśli mogę, to im gorzej dla Polski, tym lepiej dla Platformy Obywatelskiej, bo to powiedział pan poseł Zalewski. Prawo i Sprawiedliwość, ja tego nie Paweł Zalewski, proszę się wycofać z tego. Koalicja Europejska. Ja tego nie powiedziałem. Piotr Apel, ruch Kukiz 15. Wszystko robicie w tym kierunku. Chrusz, Wolni, Solidarni. To byli goście dzisiejszej debaty. Do usłyszenia. Była to debata jedynki.